Zaczynamy krótki, nowy cykl Sąd i będziemy pytać mieszkańców kolejnych miast, jak radzą sobie ich włodarze w trakcie pandemii, w tym trudnym dla wszystkich czasie. Dzisiaj akurat padło na Kęty, dlatego zapytamy mieszkańców właśnie gminy Kęty, samych Kęt, ale i okolicznych wiosek, o burmistrza Klęczara oraz innych samorządowców. Zapraszam na sondę. Pytamy mieszkańców, jak oceniają samorząd, władzę, w tym burmistrza, jak sobie radzi w trakcie pandemii. Jestem stąd niestety, z Wilamowic. I jak pani ocenia tamtejsze władze? Bardzo dobrze. Czyli ocenia pani pozytywnie pod względem działania w czasie pandemii? Tak. A co się dzieje takiego pozytywnego? No, stara się burmistrz, dofinansowania są. Mhm. Także czyli wspiera przedsiębiorców? Pomaga, tak. Witam. Ja też. Dzisiaj... Co tam słychać? A wszystko dobrze. A właśnie chciałem też zapytać, co u pani? Czy pozytywnie pani ocenia działalność burmistrza Kęt Bardzo Krzysztofa? Pozytywnie. Jak najbardziej. Robi tak, jak powinno być i powinni wszyscy mieszkańcy być zadowoleni z jego decyzji. Czyli nie bez powodu Krzysztof Klęczar otrzymał prawie 80% poparcia. Nie bez powodu. Ja uważam, że powinien 99%. Dobrze, czyli w skali od 1 do 10 rozumiem, że to jest taka mocna dziewiątka, nawet dziesiątka. Mocna dziewiątka, dziewiątka plus. Dobrze. Jestem pełna podziwu dla niego. Po prostu go bardzo szanuję, nie powiem kocham. Nie wiem. Dzisiaj wyszłam. Aha, dzisiaj pierwszy raz pani wyszła z domu. Ja nie chodzę po prostu tu do miasta. Szczerze? Bardzo dobrze. Podoba mi się to, że burmistrz informuje na bieżąco mieszkańców, co się dzieje, jakie decyzje podejmuje. No, myślę, że działa na tyle, na ile jest w stanie wobec tego, co się ogólnie dzieje. Dostosowane są te nasze wymogi tutaj kęckie do tych ogólnopolskich zaleceń. Myślę, że w porządku. Jak ocenia pani burmistrza Kęt Krzysztofa Klęczara? No, ja bardzo dobrze. Mnie się wszystko podoba, wszystko jest tak, jak powinno być. Jak sobie radzi w trakcie pandemii, dobrze? No, myślę, że tak. Dziękuję bardzo. Ja nie jestem sąd. A skąd pan jest? Czaniec. Skąd? Czaniec. Z Czańca. Jak sobie radzą samorządowcy Czańca? Bardzo dobrze. A co robią? Wszystko, co trzeba. Czyli wspierają pozytywnie pan ocenia? Tak. Nie ma co narzekać. Pozdrawiam wójta, Porąbka. No dobrze. Uważam, że dzięki to panu burmistrzowi, który jedzie, jak to się mówi, prosto z mostu do serc, do nas przenika, no, żebyśmy się pilnowali, stosowali do tego. I uważam, że zresztą nie wiem, czy tu w gminie chyba jeden czy dwa przypadki były takie, ale tak to jest dobrze, uważam, tak trzymać dalej. Niestety, no, jak się nie da, to się nie da. No, no dobrze. Pozytywnie pani ocenia burmistrza Klęczara? Tak. I no i tego w Warszawie też. Klęczara, no nie wiem, co robi, no ale co mi trzeba, nic. No dobrze, ja pozytywnie. A to pan mnie tu nagro. A z papierosem w tym wieku. Proszę się nie przejmować. Nie. Czyli ogólnie samorządowców i rząd ocenia pani pozytywnie. Tak, bardzo dobrze. Dobrze, dziękuję bardzo. Wie pan co, no nic panu nie powiem, bo ja jestem starszą osobą i de facto siedziałam najwięcej w domu. Także teraz dopiero wychodzę i wydaje się, że Kęty są taką miejscowością, gdzie jest mało zakażonych. Podobno podają codziennie na info Kęty, gdzie coś się daje, ale żeby oni się tu coś włączali, jakąś akcję odkażania miasta czy czegokolwiek, to nie zauważyłam, ale może jeszcze nie trzeba po prostu, nie ma takiej potrzeby. Ale jak pani ocenia burmistrza Klęczara, pozytywnie czy negatywnie? Jeżeli chodzi, trochę mi się zdaje, że za mało w mieście jest w ostatnim okresie robione, to jest raz, tak nie widać, żeby były jakieś inwestycje miejskie, a dwa, no słyszałam, ale nie wiem, czy to jest prawda, że miasto jest dość mocno zadłużone, co specjalnie no, uważam, że nie należy się, że to tak nie powinno być, nie? No ale ogólnie chyba ludzie są zadowoleni, bo chyba został drugi raz, a ja już jestem starszą osobą, to mało się znam. No. Rozumiem. Dobrze, dziękuję pani bardzo. Jak sami zobaczyliście, Krzysztofa Klęczara w trakcie pandemii
pozytywnie ocenia prawie tyle osób, ile poparcia uzyskał w wyborach, czyli 80%, prawie 80%. A my wyruszamy do kolejnego miasta.